Dzisiaj zapraszam na filmik o daktylosu kanaryjskim. Ten po prawej stronie, w moim ogrodzie, za nim już 10 rok. Mam go od 2008, kupiłem jako taką małą roślinę. W 2013 poszedł do gruntu i teraz widać, co z niego wyrosło. Minęły 2 godzinki. Chyba będę w odcinkach kręcił ten kawałeczek. Słońce raz jest, raz go nie ma, już godzina 15, więc można powiedzieć, że zachód słońca. Przejdę się trochę po podwórzu, żeby pokazać skalę tego, wielkość tej palmy, bo kilka osób mi mówiło, że ona nie wygląda w ogóle na tą swoją wysokość. Odłożę tutaj mikrofon i trochę pospaceruję. Wolałbym opowiadać o daktylowcu stojąc tutaj, przynajmniej w podkoszulku, na krótki rękawek, ale już jest naprawdę chłodno, a palmy nadal na dworze. Szykuję się więc do tego zabezpieczenia i tak zamiast myśleć o lecie, myślę jednak o tej zimie. Pokazałem już we wrześniu budę 4-metrową, którą będę tutaj stawiał. Skleiłem ją, kiedy było jeszcze ciepło i teraz mam po prostu spokój, jeżeli chodzi o samo przygotowanie tej osłony. Myślę, że starczy na wysokość. Natomiast zeszło mi trochę z filmikiem o samym przyroście rocznym tego daktylowca. Pokazywałem filmik również z początku sezonu i teraz na koniec. W międzyczasie w październiku palma zakwitła, jest to osobnik męski. I każdego roku wytwarza w tej chwili około 8 kwiatostanów. Kwitły takimi jasnymi, kremowymi, trochę żółtawymi kwiatkami. Szybko się potem osypały. Fajnie byłoby mieć też żeński dla pary, no ale daktylowiec to jednak wymagająca palma, jeżeli chodzi o osłanianie, o tą wielkość, o te przyrosty. Tyle zostało z kwiatostanów, takie wiechy, no prawie już metrowe w tej chwili, bo im większa palma, tym większa je coraz miała, wyrastające dookoła pnia z takich charakterystycznych, sztywnych, lekko zdrewniałych pochewek. Słychać wróble, wróciły na bambusa. Ciekawie układa się rysunek pozostałości po liściach, ogonki. Wydawałoby się, że rosną one tak jakoś w sposób nieskoordynowany. Natomiast jeżeli przyjrzeć się, to od dołu po przekątnej one tworzą taką spiralę i to zaczyna się w kilku miejscach. Znowu daktylowiec w słońcu, ale tym razem w nieco innej sytuacji, gdyż w nocy było minus 8, tyle zobaczyłem rano, minimalnej, o 5.30 minus 7, no i zeszło jeszcze potem do minus 8,3, przynajmniej tyle pokazał termometr, więc taka trochę stresująca sytuacja, graniczna temperatura dla liści, ale myślę, że będzie ok. Po lewej zmrożone liście kan, nie tak zupełnie dogłębnie, ale już oberwały mocno. Wszystko to oznacza, że następne 2 noce mogą być równie chłodne, czyli czas, żeby postawić osłony. Jeszcze chwila o tym, co wyrosło w tym roku. Właściwie wszystka ta, no nie widać tego na
filmików, bo wszystko takie płaskie się tutaj robi od tych cieni i światła, których telefon nie wyłapuje, ale wszystko to, co w tej chwili powiedzmy widać, czyli około kilkunastu liści wyrosło w tym roku. Nie za dużo, nie za mało. Ten liść, który o tam teraz na środku z takim suchym kawałeczkiem wystaje, no on wiosną był w samym środku palmy i ten czubeczek lekko przegnił. Więc potem była jeszcze jedna taka partia liści. Ciężko to policzyć. Daktylowce wypuszczają po kilka liści razem, to wychodzą takie wielkie lance, takie, które się potem rozdzielają na poszczególne liście. Więc nie jest to jeden po drugim jak u szorstkowca. Wcześniej mówiłem też, wcześniej, czyli na filmiku chyba o osłonie, mówiłem o tym, o tej szerokości liści i te, które są na dole, już są mocno podniszczone. Do budy nie będę pakował wszystkich i to, co widać jako dolne piętro, to takie leżące właściwie i zajmujące miejsce, no już jest przeznaczone do wycięcia. Czekałem do ostatniego momentu, nie zamierzałem ich zimować. Teraz kwestia tego, ile ich dokładnie zetnę, ale to pokażę na następnym filmiku. Tutaj właśnie wszystko naprawdę jest takie mało jakby widoczne na tym, co ja tutaj dostrzegam na ekranie. Miejsca też przy bambusie jest mało, trochę go staram się wycofać i za rok znowu trochę bambusa cofnę, żeby daktyl miał no, miejsce z każdej strony. No trochę żal się rozstawać z tym widokiem, ale kiedyś tę osłonę trzeba postawić. Pień jeszcze rozrasta się trochę na boki, ale już jest całkiem konkretny, tak jak mam porównanie z daktylowcami, które widziałem na żywo. Liście, jak to w każdej palmie, gdy wyrastają nowe na środku, stare odchodzą na boki i potem w końcu zaczynają się rozkładać. I wspominałem o tych kwiatostanach i gdy one się pojawiły, a są takie pochewki, no mające jednak ponad 10 cm szerokości, gdy one wychodziły, to ten pień wyraźnie zyskał na objętości. To przepychanie pochewek sprawiło, że liście rosnące na zewnątrz, na tych krawędziach zewnętrznych, wyraźnie odchyliły się w bok, no i ten pień w ten sposób właśnie się tworzy. Będę obcinał dosyć wysoko, tam gdzie łatwo da się ciachnąć sekatorem, a potem na wiosnę skoryguję to tak, żeby wyglądało to podobnie jak pozostała część pnia. Tutaj jeszcze o tym łupku położyłem go, wspominałem o nim, położyłem go tak właśnie, żeby pasował do tych suchych kikutów, co kilka miesięcy, dwa razy właściwie w sezonie wyrywam tam trochę chwastów. Co to jeszcze powiedzieć? No, pień można oczywiście golić jeszcze bardzo głęboko. Można obciąć te kikuty i zostawić je przycięte, powiedzmy wyciąć to, co wystaje, prawda? Ściąć na równo. Potem jeszcze można to dosyć głęboko w to ingerować, aż praktycznie do samego gołego pnia, czego oczywiście nie chcę robić, bo on też zapewnia jakąś ochronę przed mrozem dla tej palmy. Tutaj widać kontrast między orzechem włoskim, palmami i bambusami w tle. I tym obrazkiem żegnam się z Wami. Życzę powodzenia w uprawie daktylowców kanaryjskich. Cześć!